Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj widzę się z Wami tylko we wstępie, bo w komentarzach prosiliście, żeby zerknąć na szkółkę i pokazać kwitnące odmiany. Oczywiście nie wszystkie kwitną w tym samym czasie, bo spójrzcie, tutaj odmiana Super Trooper już w większości nam przekwitła, ale te odmiany, które udało mi się nagrać, przekażę Wam w tym filmiku, a zatem bardzo serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Odmiana, od której dzisiaj rozpoczynamy, to odmiana Crystal i rozpoczynamy od niej właśnie z tego względu, że w tym roku bardzo, bardzo mile, chyba najmilej mnie zaskoczyła wśród wszystkich odmian w szkółce, bo mimo niesamowitych upałów i suszy, która w tym roku bardzo nam się dała tutaj w naszym rejonie do wiwatu, mieliśmy bardzo, bardzo duże braki opadów wczesną wiosną. Teraz mamy znowu kolejne fale upałów i ratują nas tylko i wyłącznie burze, którym na szczęście towarzyszą ostatnio deszcze. To jest to odmiana, po której nie widać absolutnie żadnych niedoborów, braków tej wilgoci. Kwitnie bardzo, bardzo obficie przez cały sezon, no stąd ma spore wymagania, więc pamiętajmy o tym, żeby jednak ją nawozić, ale ten jej uniwersalny kolor pozwala na to, by wykorzystać ją i na rabatach jednobarwnych, i na rabatach mieszanych, wielokolorowych, bo przepiękna biel z takim leciuteńkim, widocznym, leciuteńko żółtym środkiem, który zwabia mega, mega zapylacze. Odmiana obsypana kwiatem, no i dodatkowo to, że przepięknie się krzewi, dorasta do 1 metra. No i co jest atutem, i nie wszystkie róże rabatowe oczywiście tą zaletę posiadają, to zapach, który towarzyszy odmianie Crystal. Spójrzcie, tutaj przechodzę przy dwóch rzędach tej odmiany okulizowanej w ubiegłym roku i właściwie nie wiem, czy nagrywać jeden rząd po lewej czy po prawej, bo przepięknie się prezentuje i jak widzicie masa kwiatów. Bardzo Wam polecam, bo kwiat pełny, przepięknie zbudowany, średniej wielkości, a więc jak na różę rabatową spory. No i prezentuje się przepięknie, chyba nie ma jej co zachwalać. Na mnie zrobiła w tym roku naprawdę mega, mega bardzo dobre wrażenie. Przed nami żółta, okrywowa róża Yellow Fairy, która generalnie pochodzi ze skrzyżowania róży miniaturowej i róży polianta i posiada obydwie te cechy, więc można ją zaliczyć i do róży miniaturowej, i do róży okrywowej. Jest taka dla mnie odmianą pomiędzy tymi dwoma odmianami, bo ma wszystkie te cechy róży okrywowej, bardzo ciemno zielony, drobniutki liść, masa kwiatów, bo kwitnie całymi gronami i rzeczywiście ta korona jest ciągle obsypana przez cały sezon, bo powtarza i powtarza falami swoje kwitnienie, ale jednak wśród róż okrywowych nie szczyci się jakimś mega ogromnym wzrostem, co daje nam taką zgrabną, fajnie uformowaną koronę. Nie ma zbyt mocnych przyrostów, ale fajną kopułową koronę właśnie w wersji piennej. I jak widać tutaj początkowo bardzo ciemny bursztynowy pąk, rozwija się w ciemnożółty kwiat i z czasem powolutku, powolutku przekwitając jaśnieje. Jeśli chcemy oczyścić taką różę, wystarczy, że lekko potrząśniemy koroną i te wszystkie przekwitnięte kwiaty nam się osypią. No a kolejne fale, a więc kolejne pąki zawiązuje bardzo szybko, więc w sezonie naprawdę obdarza nas mega dużym wysypem kwiatów i dla tych wszystkich, którzy lubią róże żółte, jak najbardziej właśnie w wersji
piennej, bo bardzo dużą jej zaletą jest ta mnogość, obfitość kwitnienia. Dodatkowo zapach, no jak w przypadku większości róż okrywowych, jest taki lekko wyczuwalny, nie jest to mega silny zapach, ale jest. Róża Yellow Fairy oczywiście może być zastosowana w wielu formach nasadzeń, czy to rabaty, czy to skrzynki, czy to ogrody skalne. Oczywiście w wersji krzeczastej również tak samo, a więc dowolne zastosowanie. No i w wersji piennej, jeśli uprawiamy ją w donicach, to pamiętajmy o tym, żeby te donice były naprawdę solidne, ciężkie i spore, bo to zapobiegnie nam przesychaniu bryły korzeniowej i oczywiście nie pozwoli, by wiatr wywracał nam taką różę podczas kwitnienia. A jak wiadomo, lato to upały i burze i silne wiatry, więc szkoda by było, żeby taka korona została uszkodzona właśnie w tej najfajniejszej części sezonu, kiedy bardzo, bardzo obficie nasze róże kwitną. Przed nami róża White Fairy, róża okrywowa, właściwie miniatura o cechach róży okrywowej. Róża bardzo odporna, o bardzo dobrej zdrowotności i obfitym kwitnieniu, więc jeśli potrzebujecie do małego ogrodu róże, która rozjaśni Wam ten ogród, bo kolor biały, i która będzie bezproblemowa w uprawie, bo róża bardzo zdrowa, bardzo odporna również na przemarzanie. Jako jedna z pierwszych wśród róż okrywowych rozpoczynająca kwitnienie, to bardzo Wam polecam tę odmianę, której kwitnienie jest praktycznie ciągłe, bo falami powtarza swoje kwitnienie i jest to różyczka bardzo zgrabna, o leciutkim, lekko wyczuwalnym zapachu, pokazująca swój środeczek, ale jednak dominującym kolorem jest tutaj czysta, taka nieprzełamana niczym biel. Wysokość, jaką osiąga, to około 1 metra i również podobnie do 1,20 m na szerokość. No i kwiaty takiej wielkości, średnicy od 3 do 4 cm. No i dzięki temu, że kwitnące całymi gronami, to zawsze wydają się o wiele większe i jest ten efekt takiego mocnego, mocnego obsypania całego krzewu. Zerknijmy teraz na dwie odmiany naturalne, które też oferujemy w naszej szkółce. Jedną z nich jest odmiana Effiot Grotendorst, której seledynowe, typowo charakterystyczne, pomarszczone liście są tłem dla kwiatów zebranych w grona. I tak tutaj mamy ten kolor takiego różu przełamanego czerwienią. W wersji dużo jaśniejszej odmiana Pink Grotendorst o bardzo jasno różowych kwiatach. Dla wszystkich miłośników różanych żywopłotów, róż na bardzo ubogie stanowiska, róż, których zadaniem jest sprawiać taki naturalny wygląd, bardzo polecana. Jest to naprawdę bezproblemowe nasadzenie. No i kwiat zwany kwiatem goździkowym, bo przypomina nam bardzo, bardzo kwiat goździka. Druga z odmian naturalnych, na którą dzisiaj zerkniemy okiem, to odmiana Hansa. Róża pomarszczona, wytrzymała i bardzo bezproblemowa, dedykowana do naszego klimatu, bo tutaj również uprawiana przez wszystkich tych plantatorów, którzy uprawiają róże na płatki, a dzięki temu, że ma bardzo przepiękny, ciemnoróżowy kolor, wpadający aż w taki kolor amarantowy, i bardzo mocny zapach. Ten zapach jest naprawdę wyczuwalny z daleka i jeśli ktoś poszukuje róży do kulinarnych przygód, to jak najbardziej polecam nalewki, konfitury różane i wszystkie inne specjały różane. Jak najbardziej ta odmiana jest dla niej dedykowana.
Jak co roku nie może w naszej ofercie zabraknąć oczywiście różanych niespodzianek i w tym roku jedną z takich wielu, wielu nowości jest róża miniaturowa Degenhardt. Jest to odmiana z serii 7 krasnoludków, bo tak też jest, nie za wielka, a więc jak najbardziej dedykowana dla tych wszystkich, którzy mają bardzo małe ogrody, czy też chcą uprawiać swoje ogrody na patio, balkonach. Odmiana bardzo odporna, przyciągająca uwagę. Pierwsza z wielobarwnych odmian w dzisiejszym naszym filmiku to odmiana rabatowa New Imagine. Odmiana, która niewątpliwie przyciąga spojrzenia i może być taką perełką dla tych wszystkich, którzy lubią, żeby coś na płatkach różanych siedziała, więc paski, ciapki, przemieszanie kolorów, bo tak tutaj mamy właśnie połączenie, mieszankę takiego kremu z czerwienią, z burgundem, no i oczywiście to, że ta mieszanka jest niekontrolowana, więc każdy kwiat wygląda inaczej, każde kwitnienie wygląda inaczej i ciągle coś dzieje się na tym właśnie krzewie i na tych płatkach. Dodatkowo oczywiście kwitnąca gronami i róża, która przyjemnie pachnie, a więc to dodatkowy atut. Róża, która ładnie się krzewi, ale nie rozkłada się jakoś mega na boki, a więc rośnie bardziej smukle. Dlatego bardzo fajna do wkomponowania na rabaty, taka typowa róża rabatowa, która może być obsadzona różami miniaturowymi, czy też bylinami, czy chociażby lawendą i innymi dowolnymi przez nas lubianymi roślinami jednorocznymi. W tym filmiku pokażemy Wam również jedną z odmian piżmowych, bo w wielu komentarzach i zapytaniach wiem, że również takie róże ostatnio Was interesują. No i przed nami odmiana piżmowa Ballerina. W tym momencie troszkę późno do niej dotarłam, bo jest już w momencie, kiedy na maksa przekwita, a więc nie widać tego jej ciut bardziej intensywnego różu. Wydaje się, jakby była prawie, że niemalże biała. Ale jest to róża, która rozpoczyna kwitnienie, jest bardziej intensywnego różowego koloru. No i typowa, bardzo prosta róża, a więc ten kwiat bardzo prosty, zbudowany z kilku, od 4 do 8 płatków. Ale skąd wynika taka niezwykłość jej popularność? Stąd, że jest ona obsypana tym kwiatem, a więc jak widzicie w gronach jest to niesamowita liczba kwiatuszków. I wygląda jak takie motyle, które przysiadły sobie na chwilę i poruszają się na wietrze, stąd ten niesamowity efekt lekkości, no i niesamowitego uroku. I kończymy tuż przed zachodem słońca, ale to dobrze, bo dopiero teraz widać przepiękne kolory bursztynowo-złocistej odmiany Amber Queen. Tutaj nie będzie przygaszone przez słońce, bo to odmiana o wyjątkowej, wyjątkowej urodzie i również bardzo obficie obsypana kwiatem, no i nieustająco kwitnąca przez cały sezon, a dodatkowo przepięknie się krzewi, więc bardzo polecam Wam dodatkowo ciemnozielony, błyszczący, skórzasty liść. I ten listek na początku jest taki czerwonawo-brązowy, ale potem dostaje już tej ciemnozielonej barwy. No i do tego kwiaty, które osadzone są przepięknie na wyprostowanych, prostych pędach, a więc nie przewieszają się pod ciężarem. Odmiana, która również pachnie i bardzo zdrowa. Dzisiejsze spotkanie kończymy przy odmianie Queen Elizabeth. W tym momencie już kończy swoje kwitnienie, choć jeszcze zobaczycie jej delikatne różowe kwiaty. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pokazałam choć kilka z odmian, które udało mi się jeszcze nakręcić, które jeszcze kwitną, a my wielkimi krokami zbliżamy się do okulizacji. Wszystkie nowości, które będą w tym roku dostępne dla Was, oczywiście zobaczycie już na naszej stronie we wrześniu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do kolejnych odcinków. Pozdrawiam.